Siemanko. Dziś z racji też, że trafiło mi się u kolegi sianie łubinu. Po sąsiedzku są moje ziemniaki. Mówię, przejdę, zobaczę, jak sytuacja po dwóch, czy ponad dwóch tygodniach odsadzenia. Zobaczymy. Zostało mnie repić. Trzeba będzie przyjechać, przerepić, ale to za chwilę. Zobaczymy. Na przykład tu. Na przykład tu. Jaki już odgrzewiemy. Odgrzewiemy. O, jest. 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 O. Są w takiej fazie. Już było ciepło. O. Drugi obok. A co one tak gęsto posadzone. W takiej. Na widoki jeszcze w ziemi. Póki. Kurde jeszcze. Muszę u nas mnóstwo szybciej. Niech mu nie było szybko. O, ja zobaczymy tu. Na pierwszym zadaniu zobaczymy. A, wiatr wszystko ochytny. Przegrzebiemy tu. Ale troszeczkę tam. Troszeczkę wilgoci. O, ten jakiś malutki, małe kiełki jeszcze zmasakrowany. Zobaczymy tu, jak ta sadzarka sadziła automatyczna. Ziemniaków. Nawet i zielsko nie rośnie, chwasty nie idą, nic nie idzie. Zimno. Ale ziemia chłodna. Troszeczkę wilgoci tutaj jest, powiem wam. Ale o. Korzonki niby tam troszkę zapuszczone. No co? Trzeba deszczu. Trzeba deszczu i ciepła. A potem może jakoś to się wszystko da zrobić. Tam będę się obraczkami, co mi zostało. O, tu kolega zobaczcie. Do przykrywania. Tu łazi tego u nas badziewia. Tu jest u mnie jakaś tu ścieżka, u kolega na siał pietruszki. Zlatane, zdeptane. Niedawno siał. Że jest dziczyzny, no trudno się mówi. Kocha się dalej. A jeszcze tu zobaczymy. A jeszcze zobaczę tu. A co to? Ostatnie odkrycie. Jadę siać, bo... No, takie te kiełki. Ale powiem wam, że ziemia jest tutaj na głębokość ich sadzenia. Jest zimna. Zimna cholera. Nie wiem. Może to będzie przywać przeradzić trochę. Przyjdziemy. No się będzie. Jakoś tam. To może wyglądało. Dobra, trzeba czekać. Co deszczu. Ciepła. I czekać. Na razie trzymajcie się. O, patrzcie, jeszcze nie. Tu ziemniak na wierzchu, ale zmarzł. Dobra, myślałem, że jest niezmarznięty. Ma było już w posadzeniu minus 7. Było minus 7. No i dobra. Teraz się trzymajcie. Na razie. Cześć.